Dzień dobry, nazywam się Joanna Bachert, jestem strategiem walutowym w PKO Banku Polskim. Euro-złoty nadal porusza się trendem wzrostowym, jednakże ostatnie dni przyniosły sporą zmienność jego notowań. Jeszcze na początku zeszłego tygodnia para testowała okolice 4,50 w reakcji na odrzucenie przez Włochów reformy konstytucyjnej premiera Renziego oraz zapowiedź jego dymisji, a już w środę spadła poniżej wsparcia na 4,42, na co wpłynęła wyraźna poprawa nastrojów związana z rosnącym optymizmem co do wyniku czwartkowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Zgodnie z oczekiwaniami bank pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie, stawka referencyjna utrzymana została na wysokości 0%, depozytowa na minus 0,4% i kredytowa na poziomie 0,25%. Jednocześnie Europejski Bank Centralny przedłużył do grudnia 2017 roku, albo w razie potrzeby dłużej, czas trwania programu QE, choć od kwietnia zdecydował się zmniejszyć miesięczną wartość skupowanych aktywów do 60 miliardów euro. Prezes Draghi podkreślił przy tym, że podczas grudniowego posiedzenia nie dyskutowano o taperingu i dał do zrozumienia, że dopuszcza się możliwość zwiększenia programu i to zarówno czasowo, jak i wartościowo. Ograniczenie programu skupu o 20 miliardów euro nazwał zaś dostosowaniem się banku do nowych perspektyw, a nie początkiem wychodzenia z programu wsparcia gospodarki. Pomimo sporej zmienności, finalnie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego osłabiło euro względem dolara do poziomu 1,06, zaś złotemu pozwoliło powrócić poniżej 4,43. Analitycy spodziewali się przedłużenia programu QE o 6 miesięcy po 80 miliardów euro, a dostali 9 miesięcy po 60 miliardów z zastrzeżeniem, że i to może nie być koniec jego prowadzenia. Netto więc grudniowe posiedzenie banku okazało się gołębie. W zeszłym tygodniu odbyło się też posiedzenie decyzyjne naszej Rady Polityki Pieniężnej. Tu zaskoczenia nie było żadnego. Pomimo słabszej od projekcji NBP dynamiki PKB za trzeci kwartał, Rada utrzymała stopy bez zmian i jednocześnie podtrzymała jednoznaczną preferencję dla stabilizacji stóp NBP w kolejnych miesiącach. Z wypowiedzi prezesa NBP wynikało, że czynnikami, które powstrzymują Radę przed wzięciem poważnie pod uwagę możliwości obniżenia stóp są przekonanie o jedynie okresowym charakterze bieżącego spowolnienia wzrostu. Rada spodziewa się przyspieszenia dynamiki PKB w trakcie 2017 roku w wyniku aktywizacji środków z nowej unijnej perspektywy finansowej oraz perspektywa powrotu wskaźnika CPI do dodatniego poziomu w okolice 1,5% w trakcie przyszłego roku. Niemniej Rada wciąż dopuszcza scenariusz obniżki stóp, ale jedynie w przypadku bardzo negatywnej niespodzianki w postaci trwałego osłabienia dynamiki PKB. W ocenie Rady jest to jednak bardzo mało prawdopodobny scenariusz. Jednocześnie jednak Rada nie widzi na horyzoncie szybkiej podwyżki kosztu pieniądza. Prezes NBP podtrzymał ocenę sprzed miesiąca, że ewentualne zacieśnienie polityki monetarnej może nastąpić nie wcześniej niż w trakcie 2018 roku. Europejski Bank Centralny już otworzył karty, a teraz czekamy na ruch Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. To ostatnie ważne zaplanowane na ten rok wydarzenie odbędzie się już jutro. To, że stopy procentowe wzrosną o 25 punktów bazowych, jest właściwie przesądzone. Nasuwa się jednak pytanie, co dalej czeka rynki. Stąd, jak można przypuszczać, to właśnie konferencja prasowa prezes Janet Yellen będzie tym najbardziej wypatrywanym przez inwestorów momentem grudniowego posiedzenia Fedu. Rynek dolara wydaje się być nastawiony optymistycznie, waluta amerykańska umacnia się do euro, jena i brytyjskiego funta. Niemniej inwestorzy nie chcą nabywać dolarów za wszelką cenę, dopuszczając scenariusz, że Fed nie będzie agresywnie jastrzębie. Mając w perspektywie zaprzysiężenie Donalda Trumpa i niewiadomą wpływu polityki jego rządu na gospodarkę amerykańską, zakładanie neutralnej postawy Janet Yellen nie jest do końca bezpodstawne. Zanim jednak ujawni się Fed, we wtorek uwagę przyciągać będą Chiny, publikując raporty dotyczące produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i inwestycji w największych miastach. Tego dnia w Niemczech opublikowany zostanie też indeks ZEW, obrazujący nastroje analityków i inwestorów instytucjonalnych. W środę odbędzie się wspomniany już Fed, który zapewne przyćmi inne planowania na ten dzień publikacje, w tym produkcję przemysłową w strefie euro, nie mówiąc już o danych krajowych.
W czwartek o stopach procentowych decydować będzie SNB oraz Bank Anglii. Czwartek to także dzień publikacji wstępnych odczytów PMI dla czołowych gospodarek świata, w tym strefy euro, oraz tradycyjnie tygodniowego raportu z rynku pracy w Stanach. Tydzień zakończy zaś raport o handlu zagranicznym w strefie euro, a u nas poznamy dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w przedsiębiorstwach. Zapowiada się więc bardzo ciekawy tydzień, pod koniec którego zmienności nie powinno zabraknąć. Mając na uwadze gołębi EBC i dość jastrzębią Radę Polityki Pieniężnej, do posiedzenia Fedu złoty powinien utrzymywać mniej więcej obecne poziomy, a po Fedzie waluta nasza może początkowo osłabiać się. Potem zmiany na rynku będą zależeć od tonu konferencji prasowej prezes Janet Yellen. Tymczasem to będzie już wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowałam. Dziękuję za uwagę, mówiła Joanna Bachert, strateg rynku walutowego w PKO Banku Polskim.